Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Jestem Marcisław, jesteście wy, to jest Reksio i Kretes w akcji. Tak. W poprzednim odcinku, no... Co mogło się dziać w poprzednim odcinku? To naprawdę nie ma dużo do opowiadania, co się działo w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku zrobiliśmy pierwszy poziom, a w tym odcinku zrobimy drugi poziom. A jak będzie czas, to może i trzeci. Pokonawszy Robinsona Kozoe i jego diabolicznego sługę Piptaszka... Pokonałeś tego ciapciułę? Inwalidę? Nieletniego? Jak mogłeś? Reksio zagłębił się w półmroku tropikalnej dżungli. Tropikalnej dżungli? No, najwyraźniej ma z tym problem. Anu? Dobrze, to sobie jednak troszeczkę ściszę. No i co? No i robimy to samo co wcześniej. Zbieramy monetki, skaczemy. Rzucamy bombami. Chyba ją lekko zmarnowałem, ale nieważne. Ja akurat nie zmarnowałem, bo każda bomba rzucona w pszczółki jest bombą dobrze wykorzystaną. O! Przyjechałem jedną jak mogłem. Cóż mógłbym powiedzieć? Może coś o granicy. Kojarzycie granicę? Taka książka dość dziwna Zofii Naukowskiej. Ogólnie przeczytałem ją dopiero co i... No i mam bardzo dziwne odczucia z tą książką. Teoretycznie ona jest nawet ciekawa w pewnym momencie. Na początku, bo już dowiadujemy się, o, zabili prezydenta. O, ciekawa rzecz. A potem przechodzimy do jego dzieciństwa. Do dzieciństwa jego przyszłej żony, do dzieciństwa jego kochanki. Wiemy, że to ta kochanka go zabije, więc no... To wszystko. Możemy się co najwyżej ciekawić, jak to się stanie, że go zabije. Bo raczej dlaczego go zabije. O, taka ciekawa rzecz, bo ta gra jest strasznie wredna. Widzicie, tutaj mamy taką kładkę. Moglibyśmy skoczyć, jakbyśmy przyszli tutaj od dołu i skoczyli, to byśmy się nadziali na tamten spadający owoc, czy co to tam było. I takie coś w tej grze jest co chwilę. Tutaj skaczemy, możemy... Nie wiemy, czy spadniemy do wody, czy dokąd. Się po drodze nie upamiętamy w porę. Gdzie jest w ogóle wyjście stąd? Pułapkę się rozwaliłem. Jakby się rozwaliło pszczółki, to by zniknęły. No i pszczółki tam zostały. Mam nadzieję, że przebiegnę. To strasznie duży hitbox mamy. Mam 99 monet. Gdzie jest wyjście? Ja chcę wiedzieć, ile monet potrzebuję. To wyjście jest pode mną, tutaj po lewej? Najpewniej. Reksiu, nie! 4 żywota mi zostały. Nie chcę ich tutaj dokonać. Serio, ta gra jest strasznie wredna. To tak jak mówiłem, spadamy, nie wiemy czy spadniemy na jakąś platformę, czy nie. Monetki tak strasznie zdradliwie są postawiane. No. Ej, zaraz mi się zdechnie. Nie mogę w ogóle myśleć, że jest tak gorąco, otworzyłem sobie na chwilę kaloryfer i...
Jest źle. No i zabiłeś się na śmierć. No i zabiliśmy się na śmierć. I nagle świat zawirował i trzeba było zacząć przygodę od początku. No. Teraz bezpiecznie. Pomalutku. Dlaczego nie łapię tych niższych monet? Tej. Patrz, jak to wcina. Okej, no. No właśnie tak mówię. Dlaczego nie rzuciłem? Tak jak mówię o tej naukowskiej jej granicy. No. Książka się dobrze zaczyna, ona się robi taka nudna w pewnym momencie. I no... też jest takim no, typowym feministycznym gadaniem, że każdy się zdradza i w ogóle... Taka już natura mężczyzny, że nie może usiedzieć z jedną kobietą i w ogóle. Tylko ona ma tam też taką trochę dziwną filozofię, że bo taka jest natura mężczyzny, więc rolą jego żony jest mu to wybaczyć. I wytrwać z nim w tych chwilach. Tak się to czyta i... Jak to to? Okej. Okay. Znaczy nie okej, okay, to wcale nie jest okej. Okay. Żeby się nie zabić, o? Jak to wcina? Albo też jest strasznie ciekawy moment, kiedy historia przestaje być historią tego głównego bohatera i staje się historią jego ziomeczka, którego w ogóle nie znaliśmy do tego momentu. Znaczy nie, jest powiedziane w trakcie dzieciństwa, że był taki dzieciak, ale jego tak w sumie nie było, bo on był strasznie chorowy i siedział u siebie. No. Tyle jest o nim powiedziane. No, przeżyłem. Przeżyłem. Właśnie, na przykład taka setka, 25 monet, tam jest 6 bomb i 2 sztuki mięsa. To by mogło nam się bardzo przydać, ale nie mam pojęcia, ile kosztuje nas wyjście stąd. Może się okazać, że po prostu wydam hajs i nie będę mógł wyjść. Patrz, jak to wcina. Gdzie jest to wyjście? A, 120 monet, ej, no to fajnie. Może zrobimy 2 poziomy dzisiaj? Dobra. Tam już nie ma po co iść. Ostrożnie! Za rzeką znajdowała się ukryta przed światem wioska Czarnych Kur. Zaraz będę, Momoli! Reksio wkroczył do niej odważnie i znalazł się w samym środku wielkiego zamieszania. Moli, chodźże, bo zaraz będę! Zbywam kary! Albowiem w tym samym momencie wioskę zaatakowali piraci. No. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo ponieważ tutaj mamy 2 bramki, które musimy pokonać, żeby przejść poziom. Jest bramka na środku levela. Reksiu, nie!
Ciekawa rzecz, kiedy umieramy, to w sumie nie umiera. Umieramy, ale nasz model nadal zostaje w tym miejscu. Jak przeciwnik w niego wejdzie, to wyparowuje. I tak możemy załatwić paru naraz. Jak na razie fabuła idzie dość prawdziwie. Wygląda to troszeczkę inaczej. Mieliście? Mojego rekcia? W las w tego duszka, no i już nie wiem. A się to przeskoczyć? Patrz, jak to wcina. No się nie dało. Patrz, jak to wcina. W sumie kokosy zostały na tych planszach. Na tej planszy. Tego śmiecia spadające ze sufita, ale nadal zostały. W sumie zachowały swoją rolę z oryginału. Przydałoby się bomby. A, mam bomby. Ja myślę, że cały czas nie mam bomby. To jest muzyka, jeżeli dobrze pamiętam, z Turnieju Rycerskiego. I nie mam pojęcia skąd jeszcze. O, Kretes. Siema. No. O, jest to przejście, żeby przejść dalej, czyli do tego, jak się ten placek nazywał? Do Boga Twaroga. A zarazem do podziemnego przejścia do wulkanu. Trzeba zapłacić najpierw parę monetek za wstęp do tamtej strony. A potem jeszcze raz, żeby wejść w ogóle. Do Twaroga. Ciekawy głos mają pszczoły, jak umierają. Taki męski. Nie możemy się stąd wynosić, ale ja bym coś jeszcze pozbierał, na przykład te monetki tutaj. No, rozumiecie, że nie warto jest wchodzić przez te drzwiczki, na przykład te. A jeżeli już coś mam polecać w kategorii granica, to polecałbym film z 60 któregoś tam roku. To ten film akurat zaadaptował tą historię na rzecz takiego jakby kryminału. I pojawia się tam taki główny bohater, to jest Adaś. I jest to detektyw, który rozgryza sprawę morderstwa burmistrza. Szuka motywów, dlaczego jakaś kobieta wlazła do gabinetu burmistrza i wypaliła mu z rewolwera. No i to jest właśnie taka ciekawa różnica, że między filmem a książką, że w filmie jest to rewolwer, a w książce jest to mniej ciekawe, bo jest to kwas, którego nie zabija, tylko go oślepia do końca życia, a w takim razie on postanawia się sam się zabić tym rewolwerem. Więc rewolwer nadal jest. Ktoś wdepnąłeś, mój drogi. Jest ciepło. Dlaczego to jest tak ciepło? Wiem dlaczego, bo zostawiłem błąd otwarty kaloryfer na zbyt długo. I teraz nawet za to cierpiał. O, tylko 50 monet za przejście. I zaraz się okaże, że ja zaraz przejdę tę pierwszą część i będę musiał zabrać się za część drugą. Ja nie chcę się zabierać za część drugą, nie chcę jeszcze przynajmniej. Grać w UFO nie chcę jeszcze. UFO będzie pierwszym wymagającym etapem mojego życia. Co jest ciekawe w tej grze, to ona by była bardzo prosta, gdyby dało się schodzić w dół. Bo w innych platformówkach to jest dość normalne, że się schodzi pomiędzy poziomami, a no, tutaj nie za bardzo.
Zbieram tyle monetek, ile się da. Niech ten odcinek coś tam potrwa. Chociaż następny poziom jest dość długi. Nie dostanę się tam. No nie ma szans. Może tędy wlecę na samą górę i sobie jakoś... Nie, nie ma szans, nie dolecę tam. To jest taki błędzik, on wynika z tego, że te platformy nie są ze sobą dobrze zsynchronizowane. I po prostu jedna leci troszeczkę szybciej, a druga wolniej, dlatego się zsynchronizują w pewnym czasie. Musiałbym tam stać, żeby to działało. Reksio wygrał mrożący krew w żyłach pojedynek na zagadki z demonicznym kapłonem. I poprzez ukryte przejście w posągu boga Twaroga wkroczył do mrocznego labiryntu pod wulkanem. Tu czekała na niego kolejna niespodzianka. Jeszcze bardziej demoniczny brat kapłona. Demoniczny kapłon. Jak ktoś nie wie, co to znaczy kapłon to jest po prostu kogut. Chyba. Wiem, że to jest terminologia gastronomiczna, bo bądź bardziej kucharska. Popatrzcie, UFO. I są UFO kury. Sporo tego świństwa daje się napotyka. Z tego co kojarzę, to naprawdę ten poziomik jest dość spory. I chyba do tych 30 minut dobijemy samym już tym poziomikiem. Ostatnie dwa... jeden. Zobaczymy, ile nam zajmie ten poziomik. Gdybym chociaż mógł zobaczyć zegar teraz. Takie dźwięki. Okej, dobra. I schodzimy w jeszcze inne miejsce. Zapachniało Mariem. Ktoś zdepnąłeś, mój drogi. Ostatnie życie. Patrz, jak to wcina. Ładnie był. Nie otwieram. Potrzebne mi są monety, żeby skończyć level. Też nie. O, już nie zejdę. A to nie winda była? A to nie winda była? Ta drewniana pułapka jeszcze może wyglądać podobnie do windy, ale to już nie za bardzo. Okej. Czas się wynieść. Czy wynieść, wracać tam skądśmy przyszli. Przyszlimy z tej strony. Stędy. Tak dawno w to grałem, że nawet nie pamiętam, którędy powinienem się udać. Ej! Też nie ten? Dobra, wydam te 20 monetek, ale przynajmniej zdobędę... Jak kto to wcina? Dodatkowe życia. Dzięki temu może przeżyję. A, jest! Na razie nie idzie aż tak źle. Żyjemy. Musiałem oczywiście wykupić DLC, że tak powiem.
Uff. Przeżyłem. No chodźcie pszczółeczki, chodźcie do papy. Jestem bezpieczny. Znaczy tak w sumie prawie. Pożycz się, Rekciu. Okej. Tam na górę jak wejdziemy, to będziemy z powrotem zapierdylać. Więc no, nie mam zamiaru wracać. Zostawię tą bombę, mam ich 8. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to tutaj są platformy, które się zapadają. A nie do końca. Przynajmniej nie wszystkie. Tylko wyżyć. Przestraszyłem się. No, znowu. Pożyć się, Rekciu. Okej. Oj, trzeba go było bombą! Jaka ta gra jest wredna. Jakbym tam nie zdechł, to bym musiał trałować na piechotę z powrotem. Z tamtego statku. Czyli wiecie, znowu na początek, potem w lewo. Prosta i genialna w swojej prostocie i genialności. Prosta, a zarazem wredna w swojej prostocie i wredocie. Chociaż to i tak nie jest jeszcze najgorszy moment. Najgorszy moment to jest moment, kiedy... kiedy gramy w UFO. A w UFO są miejsca, na których po prostu jest przemyślane tak, że mamy tam stracić życie. Jeżeli nie posiadamy osłon na statku, bo UFO jest czymś w rodzaju topu, tyle że bez możliwości unikania pewnych pocisków. Jeżeli nie mamy tego życia, które jest tak bardzo nam potrzebne dodatkowe, żeby przetrwać tamten momencik, to jesteśmy w tej tak zwanej ciemnej. Wtedy trzeba robić jeszcze poprzedni poziom, 150 monet, żeby wyjść. Jeszcze 50. Trzeba go było bombą! To jest skoczne. Okej. Nie jest źle. O, nawet jest dobrze. Pożyć się, Rekciu. Żyję. I kto jest do beścia? No. Ostrożnie. Nie chciał się zdetonować. Chociaż pozbyłem niebezpieczeństwa. Okej, mamy 150 monet. Nie mam zamiaru tutaj więcej przesiadywać, więc wychodzimy. Ble. O fuj, o ble. Uważaj, pułapka! Uważaj, pułapka! Da się kucnąć, to nie za bardzo. Dobra, no to zrobimy jeszcze ten ostatni. Reksio pokonał morze lawy i przedarł się pomiędzy uwięzionymi pod wulkanem Ufokurami. Nadszedł czas, żeby zejść w dół legendarnej studni skarbu. Wiesz,
że ja dosyć dobrze je znałem? No te ufokury. Często wpadałem do nich na partyjkę kanasty. Jest wiele rzeczy, o których ci nie mówimy. A, to jest ten poziom, o którym pamiętałem. Dobra, ten pamiętam jako dość trudny do nawigacji. Albo raczej długi. Nadal jest. Czytajmy może. Pomoc. Od początku. No, nawet nie ma tekstu, że warto by było wcisnąć reset czy coś. Fajnie, że gra działa w 60 FPS-ach. Patrz, jak to wcina. Wciąż na tym samym silniku, bo cały czas jest silnik Bloomu. Przeżyłem. Ale gra już mnie chciała zabić. Gdybym nie spadł tak szczęśliwie na tym, jak to wcina. Na tego platformersa. No to bym aż taki szczęśliwy nie był. Żyje. Okej. Skacz! Tak bardzo chciałem tego uniknąć. Da się tam wskoczyć? Da się. Jak się da tutaj, no to tam też się da. Pożyw się, Rekciu! Dwie bomby zmarnowałem na próbę rozwalenia tego... tego larwa. Pożyw się, Rekciu! Szkoda, że się nie da przeciwników napuszczać na te... na te klocki. Żeby w ten sposób ich załatwiać, tak samo jak robiliśmy to w pierwszej części Reksia, czyli no jak atakowali piraci. Zrzucaliśmy kokosy z sufitu. Tu się bardziej nam przyda zapis. Patrz, jak to wcina! Te trzy bomby mi się przydadzą. Więc je zbiorę. Okej. Dobra. Troszeczkę zbyt panikuję. Ostrożnie. Może nie aż tak bardzo zbyt. Aż mnie ucho boli. Okej. No chodźcie do mnie, chodźcie. Tędy nie przeskoczę. To tędy. Żeby tylko 120 monet wystarczyło. Pożyw się, Rekciu. I wydostajemy się na powierzchnię, znaczy tak prawie. Musimy tutaj skoczyć, stąd tutaj, a stąd tutaj. Możemy też zrobić tak. Pożyw się, Rekciu. 150 monet. Kurde! Ty, mojego Rekcia? Przynajmniej dwóch naraz załatwiłem. Nie mam dość monet. Chodźcie, pszczółki, chodźcie. Co jest ciekawe, stąd możemy sobie skoczyć z powrotem.
Mamy tam zapis, więc może nie będzie aż tak strasznie. Będzie strasznie. Ale co za łobuz? Żeby nie stracić więcej. Jeszcze 10. A jednak nie, przyjaciel. Dziewięć. Nadal dwie. Ostrożniej z tymi żyć. Siedem. Cztery. Trzy, dwie. Jedna. Zero. I okej. Teraz dostać się tam. No ale chyba już nie ma niczego. Chyba wszystko porozbrajałem. No. Skończyliśmy. I tak Reksio odnalazł wyładowany złotem statek piratów. Pozostało jeszcze tylko pokonać strzegącą go załogę krwawych gryzoni. No jeszcze statek. Zapomniałem o statku. Tak, to by zostały nam dwa levele na następny odcinek, plus zakończenie. To by było idealnie. Dlaczego ja w ogóle nie myślę o tym, żeby ta seria trwała trochę dłużej, żebym zarobił więcej hajsu? A, bo ja nie zarabiam. Mamy trochę tych monet, a jak mamy trochę tych monet, to jesteśmy szczęśliwi. Przynajmniej na razie jesteśmy szczęśliwi. Jeszcze trochę by mi się przydało. Sam jak przydałoby się pooszczędzać bomby. No nie ma potrzeby. Ty, mojego Reksia? Nie ma potrzeby zużywać się bomb na tych oto tutaj, skoro oni są prawie groźni. Czemu macie takie kaśne miny? No, zgarnij. Może dajcie sobie już spokój. Nigdy. A jedno ma. To będzie miało jakieś 40 minut. Żyłem. Już nie żyję. Na dole są te takie cztery stejki, znaczy cztery udka. Udźce. Udka to może być kurczak, jak to jest na przykład taki prosiaczek, to to już ma udziec. Gdybym podskoczył, to by było dobrze. Nie podskoczyłem, nie jest dobrze. Oj, to jest już trudny poziom, a ja nie myślę. Nigdy. Może najpierw podstawmy sobie za punkt honoru, żeby dostać się do końca. Ale co za łop? Żyłem, przez chwilę żyłem. Nie mamy bomb! Dlaczego to w ogóle nie ma bomb na początku? Jestem przez to bardzo bezbronny. Czemu macie takie kaśne? No, zgadnij. Może dajcie sobie spokój.
Nigdzie. 15 monet za 9 bomb. Poszedłbym na to nawet. Brzmi jak spoko deal. Okej, żyjemy. Mamy 3 bomby, 2 sztuki mięsa. Może przestanę oszczędzać te bomby. I zejdziemy sobie tędy. A najpierw te 2 monety. Ten refleks. Dobra. Dobra, większa przeżywalność się przyda. To jest ekonomia. Nie mamy bomb! Nie mamy bomb, ale akurat są potrzebne. Jeśli nie dostanę tam na nie. Żebym chociaż na niego wpadł, to bym go zlikwidował. A jakby sobie odpuścić to na razie? To się nie robi. Dobra, teraz mam bezpieczniejszy sposób, żeby pozbierać te monety. Każda wymaga osobnego skoku, ale no... Cóż zrobić? Takie czasy, że trzeba się namęczyć, żeby zebrać monetkę. Nawet jeśli jest to jedna monetka. Nie mamy bomb! No świetnie, no to... A, bo ja wtedy wydałem monety na mięso, a nie na bomby. Okej. Chciałem mieszczyć, że świetnie wydają te pieniądze. Bądź co, bądź ten reks jest akurat dość dynamiczny. Jest trochę akcja. Przynajmniej w pierwszym rozdziale. O, co za łobuz! Ty, moje przeżyłem. Miałem jeszcze te sekundy nieśmiertelności. To świetnie, to jest, stąd jakoś wygonimy. Niech będą tutaj. Niech tam zostaną. Dlaczego się tak dziwię cały czas, że nie mam tych bomb? Już nie mam ich skąd brać. Ale chociaż wpadłem na pszczoły, tak? Było nie przed. Życie nam się skończyły. Ten poziom, takie ostateczne wyzwanie. Życie, 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 a życie jest nowelą. Oj, trzeba go było bombą. Znowu jesteśmy na bezżyciu. Żyję! 11 monet. Szybko zbierać. Osiem monet! Nie będę mógł sobie pójść. Tu widzę 8 monet.
nawet 9 monet, okej. Okay. Teraz 9 monet. Źle jest, bardzo źle. Okej. 6 monet. 4 monety. Monety, 2 monety, 1 moneta. Dobra. Oj, nie wrócę tam na górę, tak? Na pewno nie. Tędy też nie. Świetnie. Nie wrócę. A, jednak wróciłem. Rozprawiwszy się raz na zawsze z piratami, Reksio odsumował statek i popłynął w kierunku zachodzącego słońca. Za olbrzymi skarb, który udało mu się zgromadzić w ładowniach, postanowił wybudować sobie złotą budę. A mi mówiłeś, że oddałeś wszystko domu samotnego jajka na inkubator. Ładna, to jakaś molimocka bzdura. W której zamieszkał z piękną córką kapitana piratów. Że co? Matku, Molly, powiedz jej. Nie martw się, kochanie, to jakiś tani zabieg komercyjny. Po powrocie z Wyspy Skarbów Reksio mieszkał co najwyżej ze swoim kocykiem. No. Nie mam pojęcia, co powiedział Reksio, bo nikt na to nie skomentował tego. Ale tak, no... adaptacja hollywoodzka. No cóż, w takim wypadku kończymy 42 minutą, kończymy pierwszy rozdział Reksia, czyli... Wyjście. Czyli w sumie pierwszą część, Reksio i Skarb Piratów. Będzie nas czekać teraz... Reksio i UFO. No właśnie, ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, który już pojutrze, ale jeżeli jesteście osobą, która dała łapkę w dół pod Gotikiem wczoraj, dlatego że pojawił się Gotik, a nie Reksio, to wiedzcie, że no... Czy obudziliście się... Czy kręci? Obudziliście się z ręką w nocniku, moi drodzy, bo no... Ten system dwudniowy, jak to go wczoraj nazwałem, jest od naprawdę bardzo dawna i... To, że nie wiedzieliście tego, no to jest wasza wina, a nie moja. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Siema.